Jaka w Twojej subiektywnej ocenie będzie przyszłość polskiej gospodarki po pandemii? Dwa słowa, które przychodzą mi do głowy, to jest pierwsze, to są duże problemy, a z drugiej strony duże okazje. W języku chińskim problem również oznacza właśnie okazje i takie okazje też będą, ale zacznę od problemów. Takim dużym problemem, dużo ważniejszym uważam, dużo większym problemem dla całego, na całej Polski jest to, że będzie duży kryzys. Kryzys w ogóle gospodarczy, kryzys finansowy. To oznacza, że wiele firm niestety się będzie pozamykanych. Ciężko szacować, jaki to jest procent firm, ale na pewno myślę, że tak co najmniej 10, może nawet 20% firm się zamknie. Firmy, które znamy, być może już nie będą istnieć właśnie po tej epidemii, dzięki właśnie tej sytuacji. Okazuje się, że kolejne 60% firm naprawdę będą poturbowane i to bardzo mocno. Przetrwają, ale to już nie będą w takiej dobrej kondycji jak wcześniej. Natomiast 20% firm skorzysta na tej sytuacji, chociażby firmy spożywcze, które świetnie produkują w Polsce, firmy spożywcze, które teraz sprzedają na rynki zagraniczne. Duże sieci handlowe teraz biorą od nich każdy towar, który może być nawet przy bramie. To jest nawet firmy wchodzą do Azji, na całą Europę. Tak trudniej jest zdobyć rynek, ale już bardzo łatwo jest już go utrzymać. W związku z tym akurat firmy spożywcze świetnie skorzystają. Wszystkie firmy działające online, przynajmniej większość firm działające online, te firmy zyskają, czyli porady prawne online, medyczne online, w ogóle sprzedaż online, zakupy online, cokolwiek robimy, to będziemy robić online. Przede wszystkim streaming, telewizja, szkolenia online, nawet może okazuje się, że można uczyć się online, może rozwijać się online, może przede wszystkim świat wideokonferencji. To będzie duża zmiana. Będziemy mniej podróżować, żeby się spotykać. Będziemy robili to online. Czyli tak naprawdę środowisko na tym zyska. Stracą hotele przez to, ale zyska też właśnie środowisko. Zaoszczędzimy dużo pieniędzy właśnie na podróżach służbowych. Z negatywnych kolejnych rzeczy jest to, że pracownicy, ponad 1 000 000 osób straci pracę. Według mnie, to być może w pesymistycznym scenariuszu w ciągu 2 lat 2 000 000 osób straci pracę. Oczywiście to może być dramat. Na pewno to dramat wielu pracowników, którzy mają problemy. Przedsiębiorcy już teraz renegocjują stawki z pracownikami, obniżają właśnie pensje, ponieważ próbują ratować swoje firmy, próbują ratować te miejsca pracy. Natomiast ten kryzys, który właśnie nadchodzi, wywoła to, że stawki będą niższe, nowi pracownicy nie będą zarabiać, a starszym prawdopodobnie większość firm obniży ich wynagrodzenie. Okazuje się, że ten kryzys dotknie też firmy programistyczne, które miały wiele zleceń na świecie, a teraz te zlecenia stanęły. W związku z tym tak naprawdę nawet programistów będą firmy zwalniać. Czyli ten kryzys może być bardzo głęboki. Co za tym idzie, będzie tania złotówka. Tania złotówka, mocny dolar, drogie złoto, tanie akcje, szczególnie na giełdzie papierów wartościowych i jeszcze przeliczane na złotówkę, czyli polska giełda będzie bardzo atrakcyjna. Jeżeli chodzi o złotówkę, skoro jest tania, wakacje będą droższe, zakupy za granicą będą droższe, ale spowoduje to, że produkcja w Polsce będzie bardziej opłacalna. Będziemy mieli tańszych pracowników, tańszą produkcję, tańszy wynajem magazynów, tańszy wynajem biur. Czyli okazuje się, że Polska będzie świetną maszyną eksportową. Myślę, że wykorzysta tą sytuację. Tańsza złotówka to spowoduje to, że więcej turystów przyjedzie do Polski, wydawać tutaj pieniądze, ponieważ będzie to dla nich bardzo atrakcyjne cenowo. Czyli hotele odżyją, restauracje odżyją, turystyka w Polsce odżyja. Pod warunkiem, że przetrwa. Tak, najważniejsze zadanie dla turystyki przetrwać, żeby potem wykorzystać tą okazję. Ponieważ akcje będą tanie, także polska giełda papierów wartościowych będzie wspaniałą okazją do zakupów. Myślę, że już niedługo będzie można kupować tanio nasze akcje. Niektórzy mówią, że już tanio było, ale myślę, że jeszcze takich okazji wiele, wiele będzie. Kolejna rzecz, nieruchomości. No ja jestem przekonany, że nieruchomości spadną. Dlaczego? Bo będzie mniejszy popyt na nieruchomości. Deweloperzy nie będą mogli sprzedać tych mieszkań, które teraz wybudowali i też ludzie będą pozbywać się mieszkań po to, żeby ratować swoje oszczędności, po to, żeby na przykład, żeby odzyskać pieniądze, ale z drugiej strony, żeby przeżyć. No nie będzie często stać ludzi na kredyty. Banki będą udzielały mniej kredytów, jak to w kryzysie, w związku z tym mniej nieruchomości będzie można kupić właśnie za kredyt, tylko za gotówkę. I teraz pieniądze, które mamy w gotówce, często pójdą te oszczędności właśnie na tą sytuację, na ten kryzys, na zabezpieczenie. Często ludzie będą mieli problemy finansowe, będą wyzbywać się nieruchomości, sprzedawać właśnie samochody, sprzedawać drugą, trzecią nieruchomość, która miała być inwestycyjna, aby przede wszystkim mieć pieniądze na inwestycje, na uratowanie firmy, na przede wszystkim na życie, na wiele innych rzeczy. Także pojawi się dużo okazji inwestycyjnych dla ludzi, którzy chcą kupować właśnie nieruchomości, którzy chcą przede wszystkim inwestować, chcą kupić gotową firmę. Myślę, że będzie właśnie dużo okazji, którą warto wykorzystać, ale trzeba być właśnie czujnym. Najważniejsze, że trzeba przetrwać. I są trzy rodzaje przedsiębiorców.
Pierwsza grupa, którzy właściwie się poddają, niestety jest taka grupa. Ja wiem, że to jest niepodobne przedsiębiorców, ale ta sytuacja może ich przytłoczyć. Druga grupa, która chce jakoś przetrwać, a trzecia, która chce wygrać. I bądźmy w tej grupie, która właśnie chce wygrać, która chce wykorzystać właśnie tą okazję. No na pewno wszystko będzie wyglądało zupełnie inaczej. I to nie jest tak, że jak wrócimy może za miesiąc, a może za dwa miesiące do pracy, będziemy normalnie chodzić, jeździć do biur, to niektórym się wydaje, że wszystko będzie takie same, natomiast ja uważam, że wszystko będzie wyglądało zupełnie inaczej. I dzisiaj musimy naprawdę bardzo mocno, bardzo konkretnie zacząć pracować. Musimy jeszcze więcej jako przedsiębiorcy dać z siebie. Dzisiaj ważne jest to, aby utrzymać miejsca pracy, aby utrzymać swoje firmy i ważne jest to, aby podchodzić do tego z naprawdę dużym skupieniem i nie być takim hura optymistą, nie traktować tego okresu jako okresu wakacji czy wspólnego, fajnego, miłego czasu z rodziną, tylko naprawdę, moi drodzy, to co nadchodzi, będzie bardzo, bardzo poważne. Przez ostatnie ponad 10 lat nie było żadnego kryzysu i teraz właśnie nadszedł ten moment i jeśli chcesz, aby twoja firma mogła funkcjonować, jeśli ty chcesz się rozwijać, jeśli chcesz wytrzymać na tym rynku, musisz podejmować naprawdę konkretne kroki i w takich właśnie okresach musimy pracować jeszcze więcej, jeszcze bardziej zdecydowanie, musimy być jeszcze bardziej wydajni. Także to jest trudny czas, ciężki czas, ale to jest czas wyzwań, bo musimy sobie też zdać sprawę, że w takich okresach są firmy, które wypadają z rynku, są firmy, które jakoś tam funkcjonują przy pomocy na przykład dotacji rządowych i są firmy, które idą w górę. Tych firm oczywiście jest zawsze najmniej. Natomiast bardzo ważne jest, żebyśmy teraz naprawdę konkretnie pracowali, aby nie przespać tych najbliższych tygodni. Wbrew pozorom, tą sytuację należy traktować jako wielką szansę dla polskiej gospodarki, gdyż wiele łańcuchów dostaw zostało przerwanych i ich uczestnicy będą szukali nowych alternatyw i Polska może być bardzo ciekawą właśnie alternatywą dla Chin i innych odległych dostawców, ale na samym początku na pewno ucierpimy, to chyba jest oczywiste i teraz trzeba będzie sobie zadać takie pytanie, jak bardzo ucierpimy i jak zminimalizować te straty, bo od właśnie tych dwóch czynników głównie będzie zależała nasza pozycja w momencie, kiedy ta światowa gospodarka będzie się odbijać. No i czy w tym momencie, kiedy będzie się odbijać, będziemy mieli wystarczająco sił, żeby wchodzić efektywnie w wolne miejsca w tych łańcuchach dostaw i ściągać do Polski atrakcyjne okazje, które będą właśnie dzięki temu powstawać. Także dla mnie najważniejsze w tym momencie będzie ograniczenie z jednej strony strat, a z drugiej strony dać fundusze dla polskich firm, mieć fundusze, które pozwolą nam na konkurowanie o atrakcyjne kontrakty, tak najprościej mówiąc. Więc o ile pierwszy czynnik póki co wygląda dosyć pozytywnie, no bo mocno nie cierpimy, w sensie nie za dużo osób u nas całe szczęście choruje i mam nadzieję, że tak pozostanie, to drugi czynnik według mnie jest raczej bardzo prawdopodobny, że nie będzie zbyt fajnie i nie będzie zbyt dobrze dla nas, więc bo tych funduszy w Polsce zawsze brakowało. Więc czy nasze społeczeństwo i nasi politycy pozwolą i wspomogą nasze firmy w tym, żebyśmy mogli konkurować o to? No to jest dla mnie duży znak zapytania. Więc no ja to postrzegam w każdym bądź razie jako olbrzymia szansa i w ten sposób podchodzę teraz do zarządzania, więc w tym momencie no, zbroimy się na to, co będzie później, ale na początku na pewno będzie gorzej. Na pewno nasza gospodarka będzie wyglądała zdecydowanie inaczej niż przed pandemią, bo jednak wszystko wskazuje na to, że wiele firm sobie może nie poradzić z tym wyzwaniem. Zostało postawionych w bardzo trudnej sytuacji, chociażby w naszej branży właśnie gastronomicznej. Restauracje, które wcześniej nie realizowały dowozów albo miały ich bardzo małe ilości, jest im dzisiaj bardzo trudno tylko w oparciu o ten kanał sprzedaży, jedyny jaki dzisiaj pozostał, zbudować swoje wolumeny. I wiele innych firm z innych branż też jest w podobnej sytuacji, więc myślę, że będzie na pewno dużo większe bezrobocie. No ale trudno przewidzieć. Zobaczymy też
na ile szerokie i skuteczne będą pakiety pomocowe, które gdzieś tam są w trakcie przygotowań i coraz to pojawiają się jakieś nowe informacje. Mam nadzieję, że wrócimy w jak największym stopniu do normalności. No to jest trudne pytanie, bo wydaje mi się, że najwięksi analitycy dzisiaj siedzą i się główkują, zastanawiają się, jak to może być. Nie jestem w stanie udzielić rzetelnej odpowiedzi. Myślę, że są osoby, które lepiej zbliżoną odpowiedź podadzą niż ja. Natomiast jak ja to sobie wyobrażam, to wyobrażam sobie tak, że nagle wszyscy będą mogli z powrotem się poruszać, będą mogli prowadzić swoje biznesy od nowa i no, jak to lokomotywa, ale bardzo powoli, ale solidnie to wszystko ruszy i będziemy mogli z powrotem budować polską gospodarkę. Takie jest moje życzenie, a jak to będzie, się okaże. Na tyle, na ile obserwuję to, co się dzieje, to na pewno dzieją się rzeczy, które są dotychczas bez precedensu, jeżeli chodzi zarówno o naszą krajową, jak i ogólnoświatową współczesną gospodarkę. Jaka będzie przyszłość? Myślę, że ja jako informatyk mam tutaj niewiele do powiedzenia, raczej mogę obserwować to, co się dzieje w całej gospodarce. Natomiast wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy nawet dużo bardziej tęgie umysły w dziedzinie ekonomii czy gospodarki ode mnie zastanawiałem się, jak to będzie wyglądać. Moje subiektywne odczucia są na pewno takie, jak chyba większość z nas w dniu dzisiejszym, że ten obieg gotówki, która krążyła, ten obieg pieniądza, który się dział, do którego przywykliśmy na co dzień, na dzień dzisiejszy został mocno przyhamowany. Pełno profesji jest odciętych od bieżącej działalności. Dużo zakładów pracy, fabryk stoi, nie produkuje. Miejmy nadzieję, że po tym, jak otrzęśniemy się, jeżeli chodzi o tematy medyczne z bieżącej sytuacji, to również i gospodarka, która dotychczas raczej cieszyła się dobrym zdrowiem, w cudzysłowie, i mogliśmy się cieszyć z dobrej koniunktury, będzie w stanie szybko się otrząsnąć i wrócić na te tory, do których przywykliśmy, na tory dalszego wzrostu i dobrej prosperity, czego nam wszystkim na pewno życzę.